Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski, witam was w Hearts of Iron 4 na mocie Total War, Wielką Brytanią. Ostatnio co się stało, wiemy, nie ukrywajmy dokładnie, że został dokonany Anschluss Austrii, ale chciałem zrobić jedną rzecz, bo tak przyglądając się tamtemu odcinkowi, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. O tym. Żeby wysłać Ataszę. A pytacie się, czemu wysłać Ataszę? No po pierwsze, pomożemy Chinom tak naprawdę, zgarniemy troszkę doświadczenia wojennego, bo jak wysłać tam doradców i bla bla bla. Nawet nie pamiętam w sumie, co ci Atasze dawali? Czy tutaj nie skłamać? Oni dostają wtedy. A, oni dostają wtedy organizację i szybkość planowania, więc myślę, że to są całkiem fajne plusy i bonusy. Wam nie możemy na przykład wysłać Ataszę, nie? No to byłoby całkiem ciekawe, gdybyśmy wysłali z jednej i z drugiej strony. Wysyłamy do Chińczyków. Mam nadzieję, że to spokojnie sobie ogarną. Możemy oczywiście zezwolić na Anschluss i tak dalej, bo przecież to była spoko sprawa i w ogóle. Anschluss dla Niemiec, dla rodziny i tak dalej. Nie. Zatem mój plan jest następujący. Rozpoczynamy produkcję militarnych fabryczek już od, nie wiem, może zrezygnujmy z tego, tej infrastruktury również. I następne fabryczki, jakie zaczną się budować, to już po prostu te nasze militarki. Myślę, że to już jest na to pora, żebyśmy zaczęli wzmacniać nasz przemysł wojenny. Do przemysłu wojennego na pewno będziemy potrzebowali dużej ilości skarabinków. Jeżeli chodzi o rozplanowanie, jak to powinno wyglądać, może jakieś artylerie, mniejsze, większe, medium. Konie zrezygnujemy, bo my koni będziemy posiadali bardzo dużo. O, i wyszedł nasz Super Marine Spitfire. Czy wyskoczy jakiś event związany z tym samolotem? Chyba nie, no niestety nie. Spitfire robimy lepsze i dzięki temu, że zrobiliśmy teraz lepsze modele, będziemy mogli chyba wykorzystać bonus. No właśnie, mamy teraz bonus do tego, do produkcji. Mamy teraz bonus na ten samolot, a później możemy zrobić jeszcze na 40% kolejnego i będziemy tak naprawdę posiadali Super Marine Spitfire MK2B i to byłby super model i to był super pomysł ogólnie. Mogę zrobić ogólnie, nie, bo chciałem tutaj dać firmę Avro, bo jak damy sobie firmę Avro, nasze bombowce będą dobrze działały, ale zanim pójdziemy w tę stronę tych bombowców troszkę minie. O, właśnie jest. Jest dokładnie ten event, o który mi chodziło. Jak widzicie, chciałem przerywać, ale to jest coś takiego. Jak wybadamy tylko nowym. Jak tylko wybadamy najnowszy model jakichś samolotów, to dostaniemy do tego chyba kilka tam sztuk. Dostaniemy chyba stówek, pamiętam. Możemy to nawet kliknąć. I gdzieś powinno się pojawić. Tutaj się pojawiało? Fajne, że coś się robiło z tym, że a może dopiero później się pojawiały te modele. A są, jak zobaczycie, chyba tam są niżej, o co przerwało. Jak może tutaj mamy testowe. No to widzicie, o co mi chodzi. Myślę powolutku, czy dobrym wyjściem nie byłoby na przykład zrobienie już troszkę większego prawa poborowego. Z tego co widzę, to nie będziemy mieli żadnych minusów, tylko tam zawsze 1% dodatkowy przyjdzie, ale to są te dodatkowe procenty, które by nam się naprawdę przydały. Co jest jeszcze fajne grając z UK, tak naprawdę możemy przed wojną skończyć cały drzewko lotnicze i mam nadzieję, że Niemcom się nie uda taka sztuka, bo gdyby im się to udało, możemy mieć. Znaczy, nie będzie takiego plusu i bonusu, jakiego bym chciał bardzo. O, może zróbcie jeszcze jakieś tableteczki i tak dalej. Co się teraz stanęło na świecie? Czekaj. What? Dlaczego? Dlaczego ta się wojna skończyła? Nie mam pojęcia. Jest to dla mnie nad wyraz bardzo dziwne. Jest to w pewnym sensie też niepokojące, bo jeżeli Chiny, znaczy nie będzie tej wojny japońsko-chińskiej, to Japonia będzie chciała się nami mocno zająć, ale z drugiej strony. No zobaczymy co wyjdzie. Jestem zniesmaczony troszkę zachowaniem Japonii. A może oni po prostu nie dali rady ich odepchnąć czy coś? I może były jakieś minusy z powodu tego, że hej, bo nie daliśmy was rady odepchnąć i na przykład coś tam. Cholera ich tam wie. Most of the world seems to have forgotten that there's still a war in the east, but not the Chinese. They know well that when they see Japanese troops on the horizon, they must fear the approach of death. That when they hear the distant boom of bombardment and the roar of warplanes overhead, that destruction and horror are again sweeping towards them. War in the East seems to have been going on for so long, it has almost become part of the life of the people. But time cannot efface its horrors. And until war and the danger of war are removed from the earth, there will be no real progress in the East or in the West. No ale ten scenariusz, który widzieliście teraz na filmiku, to jest ma już zupełna abstrakcja i raczej do tego czegoś takiego nie dojdzie. Okej, zwiedziliśmy Stany Zjednoczone, mam nadzieję, że teraz no, nie będą jakoś mniej chętni na przykład do wojeczkowania. Dlaczego tutaj straciliśmy tak.
Aha, dobra, bo straciliśmy, bo nie możemy wspierać żadnej wojny. Nie ma żadnej wojny na świecie, prawda? Świat jest bez wojen. Może w sumie to i dobrze. Jest pewien problem, panowie. I panie, może jeżeli jakieś oglądają, bo dałem na rekrutację nasz ogromną ilość, znaczy 10 dywizji, które będą musiały ruszyć do Afryki. Ale zanim one się wystawią, zanim one się ogarną i tak dalej, myślę, że już bardziej rozsądnym wyjściem będzie ruszeniem dywizji kilku, oczywiście te kilka tych dywizji, kilka taką pewną częścią oczywiście, które zajmą się na pewno walką z tymi, z Włochami, oczywiście w północnej Afryce. Myślę również, żebyśmy to wysłali broń pancerną, ale tak naprawdę nasza Army Tank Brigade coś tam jeszcze nie istnieje i szybko istnieć się będzie niestety. Coś, co mi się bardzo podoba w tej modyfikacji, jest również fakt, że dostajemy czasami eventy właśnie związane z osobami, które łamią enigmy, jakieś szyfry, kody i tak dalej, bo pamiętajcie, że Brytyjczycy bardzo mocno przodowali, jeżeli chodzi o tę dziedzinę wojny i bardzo dbali o swoich wszystkich matematyków, którzy to dbali, znaczy dbali, zarządzali. I nawet jeżeli Polska ma wojnę i jeżeli Polska upadnie, dostaniemy event, że dostajemy polskiego matematyka i to jest wow, to jest, tylko nie powiem już jego imienia, dość popularne nazwisko w tych kręgach i tak dalej. Może sobie przypomnę, to może wam powiem, ale teraz nie pamiętam, kto to był. Zaczął się bardzo smutny czas dla nas, bo wybuchła konferencja w Monachium. Jeżeli ktoś tego nie kojarzy, to naprawdę przykro, bo to jest dość bardzo poważny temat. A konkretnie Niemcy żądają Sudetów. No, że my chcemy grać historycznie, chcemy podejść do tego naprawdę poważnie. Myślę, że powinniśmy im oddać, pomimo że Czechy raczej się, czy on się to nie spodoba. Mam nadzieję, że Wielka Brytania, znaczy Francja również powie, że wiesz co, w sumie to Adolf jest jakimś złym człowiekiem, ale nie wiem. Zły jest złym, no nie ukrywajmy, jest po prostu złym człowiekiem i będziemy musieli to wszystko oddać. Wybaczcie się, Czechy, walczymy o pokój po wsze czasy. Of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. Nawet pan Chamberlain nie spodziewał się, jak głupie rzeczy powiedział. Znaczy, pokój w Europie zapewnił? Otóż nie tym razem. Ej, a ogarnijcie, jaka akcja agenta ma zapali. Nie wiem, jakim cudem mogli odkryć, że. Jak on się nazywa w ogóle? On się nazywa. Nie wiem, jakiś agent na pewno. Tomasz Lejc, wiem, tak. Jeffrey Cole, czy Go, czy prawdopodobnie zamówił pizzę z tym, z ananasem i z ketchupem, więc musimy go jakoś uwolnić. I myślę, że to mógłby zrobić ten ziomek. On już ma doświadczenie, ratował niejednego. Zacznij, kiedy jesteś gotowy i lecimy uratować agenta. Powiem wam, że jak tak patrzę na to wszystko, co tutaj badamy, my jesteśmy tak niegotowi do tej wojny. Nie wiem, czy dobrze podchodzę, czy wszystko lecimy z badaniami, jak tu sami mogliście zauważyć, ale mi się zdaje, że ma powinno być całkiem w porządku. Możemy te Valentine'y wkrótce też pobadać, byłoby zawsze coś w porządku, jakiś dodatkowy pancerzyk. Po Churchillu nie ma co iść aktualnie, bo to jest na 1940 rok. Myślę nad bronią ręczną. I to chyba byłoby spoko, bo tu sam dostajemy defense, a mam samym, że w Afryce będziemy musieli się długo, długo bronić.
No i stały się straszne rzeczy. Los Czechosłowacji został przesądzony. Pan Neville Chamberlain się pomylił. Patrzcie to w jego oczach. Patrzcie, jaki pomylony człowiek. No, to co ja poradzę? Historia toczy się na naszych oczach. Dr. Eduard Beneš, president of Czechoslovakia. The Nazi regime, because of its moral disintegration, its political brutality, the slavery which it imposes, its internal and external policy, which so deeply offend all feelings of human decency, because of all that it has perpetrated in Central Europe, will fall and will be replaced by a free, democratic rule in Germany and in Central Europe as a whole. For 20 years, our republic was one of the best and happiest of post-war democracies. It was a sane and flourishing state. It was a state true to the political and spiritual efforts and the legacy of our great president Masaryk. Czechoslovakia will be again a free and independent state in a new and free Europe. No i jeżeli by ktoś pytał, oczywiście nasz agent został uwolniony i myślę, że będzie mógł... No cześć, w sumie nie. Ty ruszysz teraz kolego do budowania siatki szpiegowskiej w Niemczech, ty możesz lecieć tutaj i w sumie coś wymyślimy, a ty będziesz pewnie wszystkich ratował jak zwykle. Ciekawa sprawa się zdarzyła znowu. Wybuchła wojna między Chinami a Japonią po raz kolejny i ja nie mam pojęcia dlaczego, o co tu chodzi, ale z pewnością wyślemy im... A, teraz nie? Teraz my się nie lubimy, tak? No dobra, my się nie lubimy, ale postaram się, żebyśmy się lubili i żebyśmy mogli wysłać jeszcze raz. Nie wiem, o co tu chodzi. Naprawdę nie mam pojęcia. Postanowiłem, że troszkę wspomogę jednej i drugiej Chiny przy okazji, one też nam troszkę pomogą, nie ukrywajmy, bo to jest taka, może powiedzieć, korzyść obustronna z tą pomocą. A dokładnie na kiedyś, że Ataszę wysłałem tutaj i tutaj, może im to jakoś pomoże. Liczyłem przy okazji też, że dostaniemy... podwójne boosty, jeżeli chodzi o tej pomoc, tutaj, jeżeli widzicie. No ale niestety takiego miejsca nie było, więc musimy troszkę z tego powodu przecierpieć. A takie 40 parę procent by się przydało, bo wiecie co by się stało? Wiecie co by się stało? To. Poszlibyśmy naprawdę w Partial Mobilization i byłoby tak super, no ale... Żyje się jak się żyje. Dostaliśmy opcję, żeby zostać mediatorami w Rumunii, w trakcie kryzysu o chyba tło, Transylwanii, prawda? Jakoś tak, no powiem szczerze, że siomi ryba myślę, że możemy wziąć, ale jednak, nie wiem, jest z jednej i z drugiej strony, można powiedzieć i z jednej i z drugiej strony będzie mi przerąbane. Dobra, chodźmy na propozycję. Zostali historycznie ten rejonek, tylko nie wiem czy nie za późno tak naprawdę, no ale w sumie w trakcie wojny nie będziemy mieć żadnych pokojowych rozmów. O i skończyliśmy przy okazji wszystko całe drzewko, to jest to co mówiłem, skończyliśmy całe drzewko lotnicze brytyjskie, znaczy brytyjskie. Każde, ale skończyliśmy to drzewko i będziemy mogli teraz robić taki pełny fokus na bombowcach i mam nadzieję, że wyjdzie tam jak najlepiej. Wojna się zbliża już małymi krokami, Niemcy zajęły Memel i teraz robią pakt Ribbentrop-Mołotow. Myślę, że uda nam się zrobić... O! Reforce the Empire? Nie. My chcielibyśmy teraz zrobić to. Anglo-Polish gwarancje. Oczywiście są gwarancje i mogą być pewni, że dostaną pomoc, której oczekują. Tak. Dostaliśmy bardzo ciekawy event, w którym... Ameryka pyta nas o embargo na Japonię i chcielibyśmy... Znaczy, oczywiście, bez żadnych nacisków, embargujemy Japonię. Może nie będą do nas ściągać surowce, jakby mieli ściągać jakiekolwiek surowce. Zero surowców dla nas, nie. I tak dalej. O, patrzcie, jeszcze Polska dostała gwarancję. Widzicie, może poczuć się bezpiecznie. Europa już jest znowu bezpiecznym miejscem. Moi drodzy, pragnę z tego miejsca wszystkich poinformować, że Polska odmówi oddania Gdańska. Będą walczyć i myślę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Hearts of Iron 4 na modzie Total War. Wielką Brytanią. Będzie zabawnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!